Znaleźliśmy w rowie przy drodze maleńkiego pisklaczka od jakiejś kaczki. Biedny stał sobie przy drodze i nie było ani mamy, ani taty, nikogo. I my go szabrali. Malutki, bardzo malutki jest. Jak siedzi i zagląda. To jest niesamowita. Się interesuje, a co? Popatrzy w stronę. Tak, karmiliśmy zbuja z buzi, bo w ogóle nie kumała jak jeść. I zajarzyła z buzi wyjadała mokre. Może, jeśli by ci chciała teraz, a teraz już tak łobuziuje, że pierw z pipetki jadła, a teraz już czai, że jedzonko jest w misce i już jest z miski. Chcesz jeszcze? I tylko do dziewczyn na ręce. I drze gębę tam z pudełka. Nie chce siedzieć w ogóle w pudełku. Zara będzie spała. Myszko, żeby nie spadła ze stołu. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest za kaczka, bo oglądałem na filmie tutaj u faceta, to ma mandarynkę młodą. Jest dosłownie identyczna, więc nie mam pojęcia, czy to jest kaczka biała, czy to jest jakaś taka kolorowa. Mandarynka. Nie wiem, co to jest za kaczuszka. To będzie mniej biała? Nie wiem, kotek, co to jest za kaczka. A kaczka biała to jest cała biała? Ta zwykła jest cała biała. Wcina jeszcze. Tak, najedz się, brzuszek, żeby był pełny i lulki pójdzie zaraz. Jak to sobie skubię. I już leci do Hani. No, zaraz będzie spała. Już jej się oczka mrużą. Najadła się. O, do miski. I już poszła do spania. Nie spodziewałam. A idź do pokoju i zawołaj ją, żeby za tobą biegła. Ciocia Blantka zobaczy, jak ona za tobą łazi. O, krok w krok. Tyk, 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 tyk. Już. Tyk, 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 tyk. Kule na krok, nie odczuć. Na krok nie odstępuje. To jest normalnie jak za mamą biega. Trzeba być, nie? Nie, to jest pierwszy raz. Czy wykąpał trochę, czy się nie wykąpał? Matkę zamoczysz sobie jeszcze? Nurku? No, ryjek zamoczysz jeszcze, ciepło ci w tym wodzie, co? Teraz bierzemy w ręcznik i wycieramy. No. Fajnie jest, nie? O, trochę sobie pióra umyję, a tam i tam. Ależ się najadła. Tak wygląda legowisko naszej kaczuszki.
Czorek jest, że tak powiem, niesamowity. No, wyobraźcie sobie, chatę ma ogrzewaną, ma ogrzewanie podłogowe. Tutaj ma termofor, wieczorem wymieniamy i rano wymieniamy. Jest przykryte ręcznikami, że w związku z tym, że strasznie sra, zaczęliśmy to okrywać ręcznikami papierowymi. To jest dwa razy dziennie wymieniane, ma czyściutko. To tak, to żeśmy cały czas te ręczniki brali. No i w środku ma cieplutko, przychodzi dekielek na przykład. Daj jej tam, co jej chcesz dać. Pokrzywkę krojoną. Spadło jej. No i dekielek zakładamy. Oczywiście mamy ponawiercane dziurki. Termometr w dziureczkę. W środku ma w granicach 22-23 stopnie. Powinno być około 24. W pierwszej fazie jest spokojnie 26 nawet. 28 zaraz jak się wsadzi termofor, ale ona lubi jak jest cieplutko. O wiele lepiej znosi jak jest cieplutko niż jak jest za zimno. No a teraz będzie śniadanko. Weź pani leje tam do miseczki. Pani pokroiła jej pokrzywę. No. Młoda się tutaj już denerwuje. Stawiamy, zobacz tam w misce masz papu, leć. No i torpeda wcina już wcina pokrzywka na start, zaraz będzie jajko z kaszą pognieciony. Wcinaj. Uwielbia zielone, zielona pokrzywka krojowa, rewelacja. Tak wygląda nasz kaczorek po 3 tygodniach. Tak. I bardzo ciekawski i w ogóle. Jedno czarne piórko mu na głowie rośnie. Nie wiadomo skąd. No. Jest straszna przyjaciółka. Koleżanka. Tak. Biega za nami krok w krok. Jest bardzo rozmowna. Lubi pogadać, poskubać ucho. Ogólnie bardzo, bardzo grzeczna. Ma immunitet do śmierci. Czyny stwierdziły, że nie zrobimy z niej ani gorącego kubka, ani pieczeni. Także taka koleżanka. Zamiast psa, o, będzie. Bardzo, bardzo grzeczny kaczorek. Tak? Taś. Morko. Pieszczoszek taki jest. Bardzo, bardzo pieszczoszek. No. I tak z rowu trafiła do nas, do chatki. No i mam nadzieję, że będzie wesoło. Będzie szczęśliwa? Będziesz. Leżeć. Tak odpoczyła kaczka, która się nażarła, że nie umie łazić. Malutka. No trabancik, no. Czekaj. Tu też powtarza teza, że można się tak nażreć, żeby się nie umieć ruszać. Nie, kakusia? Jesteś mocny.